Przechodzimy teraz do punktu 6 porządku obrad. Przechodzimy do omówienia informacji w sprawie stanu przygotowania przedszkoli i szkół do roku szkolnego 2018-2019 w gminie Dąbrowa Tarnowska. Proszę teraz pana Jerzego Żelazkiego, przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Wychowania Rady Miejskiej o przedstawienie opinii komisji w tej sprawie. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Wysoka Rado, panie burmistrzu, szanowni dyrektorzy i wszyscy obecni goście. Pozwolę sobie dość zwięźle i w miarę szybko przedstawić informacje dotyczące stanu przygotowania szkół i przedszkoli do nowego roku szkolnego. 21 sierpnia 2018 roku odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji do Spraw Oświaty, Kultury i Wychowania Rady Miejskiej dotyczące oceny stanu przygotowania szkół i przedszkoli. Stwierdzam, że komisja jednogłośnie oceniła, że wszystkie placówki są bardzo dobrze przygotowane do nowego roku szkolnego. Komisja odwiedziła wszystkie szkoły podstawowe z terenu miasta Dąbrowy Tarnowskiej, ponadto szkołę podstawową w Nieczajnej Górnej, w Spęgorzowie, w Gruszowie Wielkim. Odwiedziła przedszkola z terenu miasta, jak również przedszkole publiczne w Nieczajnie Górnej, w Smęgorzowie, żłobek samorządowy w Dąbrowie Tarnowskiej, a także odwiedziła szkoły prowadzone przez osoby fizyczne, czyli szkołę podstawową w Libinach, Szarbarku, w Laskówce Chorąckiej oraz niepubliczną, niepłatną szkołę podstawową z niepublicznym, niepłatnym przedszkolem w oddziale przedszkolnym w Zarazówce. Szanowni Państwo, dyrektorzy poszczególnych placówek udzielili nam wyczerpujących informacji dotyczących prac przeprowadzonych w ostatnim roku szkolnym 2017-18, a także poinformowali nas z potrzebami tymi pilnymi i mniej, czyli ważnymi. I tak pierwszą placówką, którą odwiedziliśmy, gdzie jeszcze prace trwały, zresztą we wszystkich odwiedzanych placówkach był jeszcze etap prac wakacyjnych. I tak było też w Szkole Podstawowej nr 1. Pani dyrektor Danuta Długoń przedstawiła nam najważniejsze prace remontowe wykonane w ostatnim roku i najważniejsze zakupy. I pozwolę sobie najpierw wymienić te najważniejsze. Zakup tablic interaktywnych, zakup projektora, jak również zakup licencji dziennika elektronicznego. W tej placówce od nowego roku szkolnego funkcjonuje dziennik elektroniczny. Myślę, że on przyczyni się pozytywnie do lepszych wyników wychowawczych i dydaktycznych placówki. Ponadto dokonano zakupów wyposażeń podstawowych, czyli w placówce krzeseł, stolików. Odnowiono elewację placówki przed wejściem do budynku szkoły, napis. Także zmodernizowano monitoring, wykonano ponad 30 szafek dla uczniów, odmalowano kuchnię, zakupiono chłodziarkę i wykonano naprawę tapoletów grzewczych. Jeżeli chodzi, szanowni państwo, o najważniejsze zgłoszone potrzeby w placówce, to tutaj dalszy zakup tablic interaktywnych, jak również w celu poprawy bezpieczeństwa modernizacja istniejącego monitoringu. Również pani dyrektor nadmieniła tutaj, że są ważne sprawy takie podstawowe, czyli malowanie sal, wymiana stolarki okiennej czy drzwiowej, malowanie tych elementów. Także no i oczywiście trwała też dyskusja na temat tego generalnego remontu kuchni, o którym tu już zwróciłem się do pana burmistrza z pytaniem, jak on będzie przebiegał w najbliższej przyszłości. Jeszcze nadmienię, że prace przystosowujące pomieszczenia poddasza do sal dydaktycznych są realizowane i dosłownie w najbliższych miesiącach zostaną ukończone. Jeżeli chodzi, proszę państwa, o drugą placówkę w mieście, szkołę podstawową nr 2, szkołę, która realizuje proces dydaktyczno-wychowawczy w dwóch budynkach, jest to taki jedyny przykład. Tutaj też w ostatnim roku wykonano szereg zakupów,
oraz prac, zakupiono piec konwekcyjno-parowy do kuchni, zakupiono projektory, ale również te podstawowe wyposażenia, czyli krzesła, rolety, ławki na korytarze, rolety do świetlicy, meble do krasopracowni, odmalowano pracownię, zakupiono także taki zestaw do analizy hałasu. Ten hałas z roku na rok nauczyciele, nie tylko pracownicy, stwierdzają pracownicy szkół, że ten hałas rośnie i uczniowie będą mogli sami przekonywać się, jak to jest z tym hałasem. Jeżeli chodzi, Szanowni Państwo, o potrzeby tej placówki, jest ich też bardzo dużo, są dwa budynki, niektóre są w trakcie realizacji i tak jest termomodernizowany dach w budynku szkoły przy ulicy Zaręby. Tam w niektórych pracowniach naprawdę w okresie zimowym temperatura spadała do takich wartości, że uczniowie w ostatnim czasie w tych porach roku musieli uczyć się w kurtkach. Także w tej placówce modernizacja monitoringu przy obu budynkach, tutaj żeby zmniejszyć ciągle powstające zniszczenia na boiskach, które obserwuje się, uszkodzenia siatek. Następnie, jeżeli chodzi o taką bardzo pilną tutaj też, pilne zadanie, to naprawić ubytki na nawierzchni boiska przy ulicy Zaręby, ale także inne ważne prace na najbliższy rok to remont schodów do szatni, remont parkingu przy budynku przy ulicy Zaręby, przebudowa wjazdu dla niepełnosprawnych na salę gimnastyczną przy ulicy Matejki. Wykonanie zadaszenia zamkniętego na odśnieżarkę też przy ulicy Matejki. Nawet jest problem, i to też pani dyrektor szkoły zgłasza już drugi rok bodajże, żeby w jakiś sposób zmniejszyć uciążliwości związane z dużą liczbą gołębi, które znalazły sobie takie bezpieczne, znajdują sobie bezpieczne miejsca na zewnętrznych parapetach w budynku, szczególnie przy ulicy Matejki. Również odnowienie, ta elewacja też często jest brudzona, także istnieje konieczność odnowienia elewacji w dwóch budynkach przy ulicy Matejki, jak i Zaręby. Również istnieje konieczność remontu opaski wraz z izolacją wokół budynku przy ulicy Zaręby, a także modernizacja szatni. Też przy ulicy, to jest zadanie przy ulicy Matejki. No oczywiście do tego dochodzi jeszcze takie systematyczne malowanie sal, korytarzy. Szczególnie tutaj ważne będzie pomalowanie korytarzy przy ulicy, w budynku przy ulicy Zaręby. Także jest dużo tych zadań. Jeżeli chodzi o kolejną szkołę, szkołę podstawową numer 3, pani dyrektor wymieniła z najważniejszych zadań doposażenie świetlicy w sprzęt i pomocy dydaktycznej, modernizację sieci komputerowej, ale również też zakup podstawowych tych wyposażeń, czyli krzesła, stoliki, tablice, roboty takie podstawowe, malarskie w salach, na korytarzach, naprawa instalacji oświetlenia. Jeżeli chodzi o rok najbliższy, no to kontynuowanie remontu otoczenia szkoły, szczególnie usunięcie starych płyt chodnikowych i położenie kostki przed wejściem do budynku i remont samego wejścia do szkoły, ale także wymiana ogrodzenia, systematyczne prace remontowo-malarskie, korytarz pierwsze i drugie piętro oraz remont, malowanie przebieralni przy sali gimnastycznej. Jeżeli chodzi o kolejną szkołę podstawową już poza miastem, Mieczajna i Górna, tutaj pan dyrektor Mariusz Węglowski zapoznał nas z tym, co zakupiono, co zrobiono. Zakupiono artykuły do rozbudowy sieci komputerowej, wyremontowano dwie klasy, zaadaptowano pomieszczenia na pracownię informatyczną oraz salę lekcyjną. Zamontowano, zakupiono nowe tablice interaktywne, ale także te podstawowe zakupy, jeżeli chodzi o meble do klas czy do jadalni. Rozpoczęto pracę na boiskach szkolnych, a także też remontowe, a także
odnowiono ogrodzenie. Jeżeli chodzi o zadanie najważniejsze, zgłoszone przez pana dyrektora, brakuje pomieszczeń do realizacji takich podstawowych zadań statutowych i tutaj samorząd będzie musiał zmierzyć się w najbliższym roku szkolnym. A także pilny remont łazienek szkolnych, przeprowadzenie wymiany drzwi w niektórych klasach. Jeżeli chodzi o szkołę podstawową w Gruszowie Wielkim, najważniejsze zadanie realizowane w ostatnim roku to modernizacja szeroko pojętego zaplecza sanitarnego, ale również wykonanie montażu drzwi aluminiowych w szkole, również zakup szkolnych takich podstawowych urządzeń typu ławek, krzesełek. Jeżeli chodzi o zadania najbliższe, na najbliższy rok, to wymiana grzejników i naprawa, remont ogrodzenia szkoły. Jeżeli chodzi o Snęgorzów i szkołę podstawową, tutaj też jest przez pana dyrektora zgłoszony zakup szafek, projektora i przystosowanie placówki do 8-letniego cyklu nauczania. Jeżeli chodzi o najbliższe, najważniejsze zadanie na rok, to na rok nowy remont kotłowni. Ta kotłownia też, remont kotłowni też pozwoliłby na zdobycie przez szkołę dodatkowego pomieszczenia. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o przedszkola, teraz pozwolę sobie te placówki i ich potrzeby omówić. Przedszkole publiczne numer jeden, tutaj ważnym takim zakupem to był zakup zmywarki, ale również zakup stolików, mebli, wykładzin, biurek, kocy do leżakowania dla dzieci, drzwi aluminiowych do jadalni, no i oczywiście tradycyjnie malowanie, odmalowano 5 sal, wykonano generalny remont sanitariatów i także placu zabaw. To są zrealizowane. Natomiast jeżeli chodzi o potrzeby, pani dyrektor zgłosiła remont kuchni jako bardzo ważne zadanie. No oczywiście malowanie pozostałych dwóch i tych sal jest jeszcze, są dwie te sale, jak również toalet dla dzieci. Tutaj remont, wymieniony jest też zadaszenia wejścia do szatni, a także odwodnienie budynku od strony wschodniej. I oczywiście pani dyrektor prosi też jeszcze o dalsze doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia, remont starych, ewentualnie wymiana tych, które stwarzają już jakieś tam niebezpieczeństwo ich użytkowania. Jeżeli chodzi o drugie przedszkole publiczne, pani dyrektor tutaj wymieniła zakupy pomocy dydaktycznych, zabawek, między innymi do oddziału integracyjnego, ale też do pozostałych oddziałów, zakup dywanów do leżakowania i do poszczególnych prac sal. Jeżeli chodzi o potrzeby, no to też jest wymieniony, podobnie jak w przedszkolu numer 1, remont generalny kuchni, a także malowanie sal oraz szatni przedszkola. I kolejne przedszkole, Szanowni Państwo, w Nieczajnej Górna. Pani dyrektor tutaj też poinformowała komisję o tym, że zakupiono pomoce dydaktyczne, wyremontowano urządzenia na placu zabaw. Także wykonano montaż dwóch drzwi zewnętrznych poprawiających izolacyjność budynku, a także i bezpieczeństwo. Wykonano montaż śniegołapów i podbitki. Jeżeli chodzi o potrzeby placówki, to dobudowa sali dydaktyczno-wychowawczej, jak również pani dyrektor widziałaby w miarę możliwości finansowych w najbliższej przyszłości wybudowanie takiego prawdziwego zdarzenia nowego placu zabaw, a także potrzeba rozbudowy parkingu i chodnika przy placówce.
Jeżeli chodzi, Szanowni Państwo, jeszcze o kolejne przedszkole prowadzone przez gminę Dąbrowa Tarnowską, Tarnowska w przedszkole w miejscowości Smęgorzów. Pani dyrektor tutaj poinformowała nas o tym, że też dokonano prac związanych z remontem, malowaniem urządzeń na placu zabaw, jak również w najbliższym miesiącu rozpoczęto, czyli tutaj we wrześniu rozpoczęto wymianę drzwi wejściowych, które naprawdę były w stanie już takim koniecznym do wymiany, ani nie zapewniały izolacyjności termicznej, nie mówiąc o estetyce, jak również bezpieczeństwie. I też rozpoczęto przygotowania, one w zasadzie już trwają, do wykonania na placu zabaw bezpiecznej nawierzchni pod huśtawkami. A także prace malarskie zostały wykonane, zakupiono wykładziny, termosy do kuchni. Jeżeli chodzi o potrzeby pilne w tej placówce, to konieczna jest termomodernizacja budynku. I ta termomodernizacja budynku, taka pełna termomodernizacja połączona z odizolowaniem tego budynku od wilgoci, od tego głównego czynnika, który wpływa bardzo niekorzystnie na stan techniczny ścian w tym budynku. To wiąże się z tym, że w tym budynku konieczne jest w najbliższym czasie wykonanie malowania i usunięcie tak zwanych wykwitów na sufitach we wszystkich salach, również w tym również w kuchni. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o kolejną placówkę, którą komisja odwiedziła, samorządowy żłobek, tutaj potrzeby zostały w ostatnim roku zrealizowane przez panią kierownik. Zakupiono pomoce dydaktyczne, wyposażono plac zabaw, wykonano remont chodnika i parkingu. W tym dostosowano ten parking do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pani kierownik bardzo jest zainteresowana, jak będzie w najbliższym czasie wyglądał remont generalny kuchni, ponieważ nie ukrywa, że obecna forma dostarczania posiłków nie spełnia oczekiwań zarówno rodziców, jak i przede wszystkim rodziców, co potwierdzają pracownicy na czele z panią kierownik. Jeżeli chodzi, Szanowni Państwo, o placówki kolejne, które komisja odwiedziła, o szkoły prowadzone przez osoby fizyczne, w Lipinach odwiedziliśmy placówkę i tutaj w tej placówce też zakupiono szereg pomocy poprawiających proces dydaktyczny. Zamontowano dwa monitory multimedialne, wykonano remont placu zabaw, dokonano także montażu roller okiennych w 5 salach, a także w 2 salach renowacji parkietu. No i też zakup potrzebnych mebli związanych z tym, że rośnie liczba oddziałów w tej placówce. Tutaj za najważniejszą potrzebę pani dyrektor uznaje remont 2 łazienek. W zasadzie dokończenie tego remontu, bo on jest już prowadzony, a także kontynuowanie remontu sali zabaw i gabinetu pani higienistki. Trzeba nadmienić, że baza lokalowa jest w tej placówce wystarczająca do poszerzanej, zwiększanej liczby oddziałów, czyli do nowego cyklu nauczania. Jeżeli chodzi o kolejną szkołę podstawową w Szarwarku, w ostatnim roku wymalowano 7 klas lekcyjnych. Prace malarskie prowadzono także na korytarzach i przystosowano jedno pomieszczenie do potrzeb
dziedzictwo do potrzeb kolejnej, ósmej klasy. Jeżeli chodzi o prace najważniejsze, to tutaj pan radny już też nadmienił, czyli remont szeroko pojętego zaplecza sportowego na placu szkolnym, boiska sportowego, które no, stwarza duże zagrożenia, jeżeli chodzi o korzystanie w związku z nawierzchnią, jaką posiada. A także konieczne jest tutaj przeprowadzenie remontu kominów oraz wygospodarowanie w budynku położonym obok placówki pomieszczenia na bibliotekę szkolną, która teraz jest zlokalizowana w placówce, ale wtedy mogłaby być przeniesiona do tego budynku i tym sposobem szkoła zyskałaby nowe pomieszczenie. I szanowni państwo, jeszcze następna szkoła w Laskówce Chorąskiej. Tutaj najważniejszym takim zakupem to zakup podłogi interaktywnej do działu przedszkolnego. Też zakupiono tablicę multimedialną, doprowadzono do każdej sali w szkole internet drogą kablową. No i tradycyjnie też zakupiono meble do sal, do dwóch sal, które zostały wyremontowane. Jedna sala do oddziału przedszkolnego. Wyremontowano także jadalnię, salę lekcyjną edukacji wczesnoszkolnej, również pokój nauczycielski. Do tego pokoju też zakupiono meble. Jeżeli chodzi o potrzeby, też tutaj jest remont tego zaplecza sportowego przy budynku na szkoły, na placu szkolnym, jak również parkingu, chodnika, który już ma no, kilkadziesiąt lat. Także pan dyrektor tutaj widzi jeszcze pilną potrzebę zaadoptowania mieszkania, które znajduje się w budynku szkoły, na gabinety do zajęć pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także inne pomieszczenia na przykład do logopedy czy higienistki szkolnej. I proszę państwa, jeżeli chodzi o ostatnią placówkę, którą komisja odwiedziła, szkołę podstawową niepubliczną, niepłatną w Żelazówce, z wykonanych zadań najważniejsze to przygotowanie sali dla klasy ósmej, a także prace, które polegały na wymalowaniu sal lekcyjnych, ogrodzenia placu zabaw i budynku 1B z zewnątrz. Pilną potrzebą zgłoszoną przez panią dyrektor to rozbudowa szkoły i naprawa przeciekającego dachu na jednym z budynków. Szanowni państwo, szkoły i przedszkola prowadzone przez gminę Dąbrowa Tarnowska przekazały do organu prowadzącego protokoły z kontroli obiektów pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły i przedszkoli, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki. Dyrektorzy na podstawie wyników kontroli stwierdzili gotowość do rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole. Wyznaczyli także termin usunięcia drobnych usterek. Szanowni państwo, pragnę w imieniu komisji, w imieniu własnym podziękować wszystkim dyrektorom placówek, które pracują na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska, a także nauczycielom oraz innym pracownikom szkół i przedszkoli za wkładany trud każdego dnia, za poświęcenie. Podobnie jak każdy wkłada, ale również za taki element ciepła wnoszony do pracy. Element, bez którego proces dydaktyczno-wychowawczy nie przebiegałby w pełni. Także dziękuję wszystkim za wszystko, co poprawia wychowanie i edukację
dzieci i młodzieży w naszych szkołach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu.